Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ta dyskusja zaczyna przypominać rozmowę gęsi z prosięciem. Właśnie odpowiedzi na pytania, które przed chwilą pan minister stawiał, padały ze strony polskiej nauki, najlepszych polskich specjalistów wczoraj. To oni mówili, w jaki sposób można zastąpić soję. Ja chcę zwrócić również uwagę na sposób procedowania tej ustawy. Kiedy to przedstawiciele klubu Platformy Obywatelskiej, tu jest pismo pana przewodniczącego Grupińskiego, proszą, by dyskutować nad projektem ustawy we właściwych komisjach, by tam nad tym problemem strategicznym, strategicznym dla polskiego rolnictwa, ale strategicznym również dla konsumentów, bo wszyscy jesteśmy konsumentami żywności, żeby to rozmawiać w komisji i temu miała służyć nasza poprawka. Niestety procedura uniemożliwia jakąkolwiek sensowną debatę nad tym projektem. Jedni wierzą, że tylko soja jest ratunkiem, inni mówią, że rozmawiajmy o alternatywach, o stopniowym odchodzeniu od soi, o stopniowym odchodzeniu od soi. Takiej debaty w tym Sejmie nie było. Dlaczego? Czyich interesów Sejm ma bronić?